Witam Was serdecznie w pierwszej części mojego kursu, który ma na celu nauczyć Was obliczać reakcje podporowe w belkach swobodnie podpartych. W pierwszej części tego kursu opowiem Wam troszeczkę o belkach, podam przykłady belek z życia, omówię, z czego składają się belki, z jakich elementów. Oczywiście wszystkie te elementy będę popierał zdjęciami i przykładami z otaczającego nas świata. Na koniec tej części kursu pokażę Wam, jakie obciążenia mogą występować na belkach, no i oczywiście pokażę przykłady tych obciążeń z życia. Zaczynajmy zatem. Mam tutaj belkę swobodnie podpartą. Belka składa się z takich trzech podstawowych, z dwóch podstawowych elementów. No, pierwszym elementem są to podpory, prawda? Tutaj mamy podporę przegubowo-przesuwną i z tej strony mamy podporę przegubowo-nieprzesuwną. Na podporach leży tak zwane przęsło belki, czyli to jest ten element, który będzie przenosił obciążenia z belki na podpory i następnie na podłoże. Takim, można powiedzieć, najczęściej spotykanym w życiu przykładem belki jest most. Mam tutaj zdjęcie mostu stalowego. To jest akurat most kolejowy, ale doskonale obrazuje nam przykład belki swobodnie podpartej. Tutaj widzimy, mamy podporę przegubowo-przesuwną, tak zwane łożysko, ale o tym w szczegółach za chwilę. I jest i przęsło mostu, które przenosi obciążenia. I druga podpora, podpora przegubowa, nie przesuwna. Także jak widzimy, jest to idealny przykład belki swobodnie podpartej, który spotykamy na co dzień, jeżdżąc samochodem, pociągiem, autobusem itd. Innym przykładem belki, z tym, że nie jest to już belka swobodnie podparta, jest nadproże okienne. Zobaczmy, jeśli chcielibyśmy narysować schemat statyczny nadproża okiennego czy naddrzwiowego, to również mamy schemat belki, prawda? Mamy podporę, jedną podporę, mamy przęsło, które przenosi obciążenia. W tym przypadku są to obciążenia przenoszone od ściany, która jest nad otworem okiennym czy otworem nad drzwiami. No i mamy tutaj drugie miejsce, w którym nasza belka jest podparta, czyli podporę w drugim miejscu. Oczywiście nie jest to belka swobodnie podparta jak ta, ale o szczegółach za chwilę. Kolejnym przykładem belki może być zwykła ławka w parku. Również widzimy, że ławka jest w jakiś sposób podparta. Przyjmijmy, że to będą takie podpory, czyli podpora przegubowo nieprzesuwna. Jedna, druga. No i oczywiście ławka ma również przęsło, które przenosi obciążenia. Na przykład od siedzących na niej ludzi. Także kolejny bardzo prosty przykład belki z otaczającego nas świata. Widzimy więc, że można wymienić bardzo dużo przykładów belek. Generalnie podsumowując, każdy element, który ma przęsło przenoszące obciążenia oraz jest w jakikolwiek sposób podparty, możemy uznać, zamodelować jako belkę. Wróćmy do takiego najczęściej spotykanego przykładu belki, czyli mostu. Jak widzimy, nasza belka ma dwie podpory. Jedną podporę przegubowo-przesuwną, a drugą podporę przegubowo-nieprzesuwną. Gdybym narysował te podpory bardziej precyzyjnie, wyglądałyby one w sposób następujący. Podpora przegubowo-przesuwna wyglądałaby sobie w taki sposób. W tym miejscu to kółeczko to jest przegub. Co to jest przegub? Więc przegub to jest takie połączenie dwóch elementów, które pozwala na ich wzajemny ruch obrotowy. Najprostszym przykładem z życia przegubu jest łokieć, czyli staw, który łączy ze sobą przedramię z ramieniem. Jak widzimy na zdjęciu, łokieć to przegub. Pozwala on na
ruchy obrotowe przedramienia względem ramienia. Także każde połączenie dwóch elementów, czy większej ilości elementów, który pozwala na ruch obrotowy, możemy modelować jako przegub. Zobaczmy teraz zatem przykład podpory przegubowo-przesuwnej z życia. Pokażę tutaj przykład łożyska mostowego, które występuje między innymi w tym moście, który tutaj widzimy. Proszę, oto przykład łożyska mostowego, które występuje w tym moście, który tutaj mamy poniżej. O, tu możemy zobaczyć sobie przykład takiego łożyska. To łożysko składa się z takich jak gdyby walców, takich rolek, które pozwalają nam na ruch poziomy, pozwalają na minimalne ruchy poziome tego obiektu. To czyni belkę tak zwaną swobodnie podpartą, ponieważ na przykład w trakcie zmian temperatury na przełomie pół roku ta konstrukcja może pracować. Most może się rozszerzać i może się kurczyć pod wpływem zmian temperatury. Dzięki temu, że ta podpora jest podporą przesuwną, to tutaj te kółka pozwolą na to wydłużanie i skracanie się obiektu w trakcie zmian temperatury. To bardzo ważne w belkach swobodnie podpartych. To właśnie jest ta różnica, o której mówiłem, między belkami swobodnie podpartymi, a belkami nieswobodnie podpartymi. No, jak podawałem przykład nadproża, to już nie jest belka swobodnie podparta, ponieważ ona jest sztywno zamocowana na obu swoich końcach. Czyli tutaj widzimy łożysko przegubowo-przesuwne. Tutaj mamy przegub, tutaj są te rolki, które pozwalają na ruch poziomy. Także to jest idealny przykład podpory przegubowo-przesuwnej. Teraz narysujmy sobie podporę przegubowo-nieprzesuwną. Oczywiście rysując na szybko, nie rysuje się tego przegubu. Dlatego zwracam na to uwagę, że często czy na wykładach, czy na ćwiczeniach ten przegub może nie być narysowany, ale domyślnie musimy pamiętać, że on tutaj występuje w tego rodzaju podporze. Podpora przegubowa nieprzesuwna i oczywiście mamy tutaj przegub. I teraz przykład z życia takiej podpory. Proszę, tym razem to łożysko z drugiej strony naszego mostu. Jak widzimy, tutaj podpora jest przytwierdzona do podłoża, więc ruch poziomy już nie jest możliwy. Ale występuje również połączenie przegubowe, które pozwala na minimalne ruchy obrotowe. Oczywiście znowu nie mówimy tutaj o tym, że most się obróci o 30 stopni. Podobnie jak w przypadku tej podpory przesuwnej, gdzie, tak jak mówiłem, wpływ temperatury na obiekt może powodować minimalne ruchy poziome, czyli przesunięcia. Tak samo w przypadku tego przegubu te obroty również raczej będą małymi obrotami, minimalnymi, prawda? I teraz tak. I to jest dokładnie przykład podpory przegubowo-nieprzesuwnej, która występuje z tej strony w naszym obiekcie. To bardzo ważne, aby poza tym, że będziecie potrafić obliczać reakcje podporowe w belkach po moim kursie, ważne jest, abyście wiedzieli, co liczycie i jakie są tego przykłady z życia, z otaczającego nas świata. To zawsze daje dużo, dużo szerszy horyzont i pogląd na to, co liczymy i jakie zadania rozwiązujemy. Teraz, skoro wiemy, co to jest belka, wiemy, co to są podpory w belce, prawda? Wiemy, że są to łożyska w obiektach na przykład mostowych. Znamy przykłady tych podpór z życia, wiemy, jak one wyglądają, wiemy, co to jest przegub. Możemy sobie teraz omówić rodzaje obciążeń występujących na belkach. No, zapewne już też spotkaliście się z sytuacją, że belka nie jest pusta, jest obciążona. Występują na niej różnego rodzaju obciążenia. Omówmy sobie teraz zatem, jakie te obciążenia mogą nam na belce występować i oczywiście podamy ich przykłady z życia. Pierwszym rodzajem obciążenia, które może występować na naszej belce, to jest zwyczajna siła skupiona. Narysujmy zatem siłę skupioną działającą na belkę. Siła skupiona. Jednostka Newton.
czyli jednostka siły. Co może być przykładem siły skupionej na belce, czyli no, na naszym moście na przykład? Takim najprostszym, najbardziej oczywistym przykładem obciążenia skupionego występującego na belce, czyli na naszym moście, może to być latarnia, która stoi na moście. Zobaczmy. Jeżeli na moście stoi sobie latarnia, to powierzchnia, jaką zajmuje ta latarnia na powierzchni mostu, jest bardzo mała w stosunku do powierzchni całego mostu. Ona jest tak mała, że my możemy tą powierzchnię zupełnie pominąć, powierzchnię działania tego obciążenia i możemy przyjąć, że nasza siła działa w punkcie, czyli jest to siła skupiona, punktowa. Kolejnym przykładem takiego obciążenia może być obciążenie od koła samochodu. Zobaczmy. Mamy, załóżmy, jakiś samochód ciężarowy, który stoi sobie na moście. Powierzchnia styku koła takiego samochodu z powierzchnią mostu również jest niewielka. Niewielka oczywiście w odniesieniu do powierzchni całego mostu. Więc obciążenie każdego z kół to również jedna siła skupiona. Także mamy tutaj już dwa przykłady obciążeń skupionych, punktowych. Omówmy sobie teraz kolejny rodzaj obciążenia, które może wystąpić na naszym moście, a więc obciążenie ciągłe, równomiernie rozłożone. Narysuję zatem takie obciążenie ciągłe, równomiernie rozłożone na naszej belce. Jednostką tego obciążenia będzie newton na metr bieżący. I teraz, co może być przykładem obciążenia ciągłego, które działa na belkę? Takim znowu najprostszym przykładem obciążenia ciągłego może być na przykład śnieg, który spadł na jakiś dach, na most. Jak wiemy, śnieg już nie możemy powiedzieć, że zajmuje małą powierzchnię na moście czy na dachu. On zajmuje sporą, można powiedzieć nawet dużą powierzchnię, zarówno na moście, albo na dachu. Taką powierzchnię, której już nie możemy pominąć, więc musimy to obciążenie zamodelować jako obciążenie ciągłe, równomiernie rozłożone. Dlaczego jednostką jest newton na metr bieżący? No, wiemy dobrze, że gdybyśmy chcieli podać wagę śniegu, no musielibyśmy podać ją w newtonach na metr sześcienny. Ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, że jest sens mówić o metrach sześciennych, kiedy działamy w układzie trójwymiarowym. My działamy na płaszczyźnie, czyli w układzie płaskim, dlatego to obciążenie ciągłe, równomiernie rozłożone, ta waga śniegu została sprowadzona do obciążenia ciągłego w postaci newtonów na metr bieżący, z racji tego, że działamy na płaszczyźnie. Innym przykładem obciążenia ciągłego, równomiernie rozłożonego może być również asfalt wylany na powierzchni mostu. Tak więc mamy już obraz tego, jakie mogą występować obciążenia na naszych belkach. Zapraszam Was do następnego odcinka mojego kursu. Jeśli podobał Wam się ten film oraz uważacie, że fajnie tłumaczę mechanikę i wytrzymałość materiałów, oceńcie go proszę łapką w górę. Nie zapomnijcie również o subskrybowaniu kanału Dobry Korepetytor, aby być na bieżąco z filmami i kursami, które będę tam publikował. Dziękuję Wam za uwagę, za poświęcony czas oraz zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka mojego kursu.